tą drogą. Mamy do przejechania 120 km i szacujemy, że zajmie nam to cały dzień. Zaraz na dzień dobry, słuchajcie, kurczę, zatrzymała nas policja. Co, trójkąt chciał? Tak. A tutaj taki maluszek. O, no śliczny. Cholera, wiecie co? Tym razem to my daliśmy ciała, bo... Ja nie mogę, kurczak pieczony. Ty, ale radość. No $1.21, czyli taniej niż Świnoujście. Przed nami kolejny dzień jazdy tą drogą. Mamy do przejechania 120 km i szacujemy, że zajmie nam to cały dzień. Nareszcie po dwóch dniach wjechaliśmy do miasta, ale zaraz na dzień dobry, słuchajcie, kurczę, zatrzymała nas policja, no i nie wiem, teraz tam... Co, trójkąt chciał? Tak. No, oczywiście zawsze chcą tego jednej rzeczy, której nie masz. Nie, pokazałem mu latareczkę i skurwa lepsza niż twój zajebany trójkąt. No i dobrze, że oni się na niczym nie znają, słuchajcie, a my tu mamy taką latarkę. O! I powiedział, że to mamy i git, no. Cholera, wiecie co? Tym razem to my daliśmy ciała, bo na początku niedźwiedź wymienił za mało pieniędzy, bo na początku to nigdy też nie wiadomo, wiecie, jaki kurs, jaka jest waluta, zawsze wymieniamy po prostu zwykły $50, czasem 100. No i już po drodze musieliśmy zatankować i teraz musieliśmy dotankować jeszcze raz. I cholera, zatankował do pełna i zabrakło nam pieniędzy, nie? No i taka głupia sprawa, nie? Bo przecież, kurczę, nie wyciągniesz tego paliwa z zewnątrz i tutaj taki chłopaczek zgodził się, że podwiezie niedźwiedzia do tam najbliższego banku, zaraz, że jest niedaleko bank i z bankomatu będzie mógł wyciągnąć pieniądze. A potem tam poszukamy gdzieś jakiegoś kantoru, czy gdzieś możliwości wymiany, albo może on pojadą gdzieś wymienić, nie wiem. Musimy jeszcze nabrać wodę, ale tu widać jest kolejka. Dwie panie nabierają i zobaczcie, ile mają tych baniaczków, nie? Ale może mu dadzą nabrać z jeden czy dwa baniaczki. Z boku taki bazar, tak więc przejedziemy się, zobaczymy, może coś się znajdzie, bo jeszcze pieskom by się przydało jakieś mięso. Ty, tu chyba cebula jest w tych workach, zobacz, jak jest cebula, to weź cebulę. To tu po prawej. A tu nie wiem, cały worek?
Nie, ma tam na sztuki też. No dobra, to leć. No, śmiesznie trochę, kurczę. To nie bazary w Turcji czy w Iranie, do cholery jasnej. Ciężko właśnie tu robić. Już w tych poprzednich krajach mieliśmy czasem kłopot, ale tutaj to jest ekstremalnie ciężko. A wiecie, ten pan właśnie z tej wsi powiedział mi, że właśnie w porze suchej, bo teraz jest pora sucha, to oni właśnie nie mają co jeść, jedzą tylko ryż. Bo warzywa oni uprawiają, tylko rosną jak jest pora deszczowa i tylko wtedy mają warzywa i wtedy jedzą. A tak to jedzą tylko ryż, sam ryż. No, pomidory i ogórki. Ty popatrz, chyba tutaj na streganie coś ma. Ma pomidory. Ty, ma pomidory. Sałatę nawet ma. Jezu, ja chcę sałatę. Ogórka też ma. Jajka, jajka. Matko, będziemy mieli co jeść. Są jajka, ogórki, pomidor widzę i sałata. No super. Ale fajnie. Normalnie niesamowite, że z takich rzeczy się można cieszyć. O, bo wiecie co, już ten, już nie było co jeść, naprawdę, no nic żeśmy nie mieli prawie. No, a taką puszkę nawet jak otworzysz, no to coś tam do tej puszki trzeba mieć, ja to nie umiem takiego postnego jedzenia jeść. No dobra, ta misja prawie ukończona, jeszcze jakbyśmy dorwali kawałek mięsa, to i niedźwiedź i pieski będą miały co jeść. Normalnie mam trochę jeszcze suchej karmy, ale wiecie co, no Tobi potrzebuje dużo jeść, to muszę mu tą karmę z kaszą mu po prostu mieszam i po prostu z ryżem albo płatkami owsianymi na zmianę, ale to dużo już mi nie zostało. Może być trochę za późno na mięso. No może być, no. To masz rację. Popatrz, jakie tu materace mają. Oni to są słomą normalnie wypchane materace, słuchajcie. I pchłami. Niewykluczone. Normalnie łatane z koca. Niesamowite. Boże, biedni ludzie, współczuję tym wszystkim ludziom, bo nie mamy wyboru, gdzie się urodzimy. Niestety. A ich możliwości są bardzo ograniczone. Jak ktoś jest bogaty, to ma panele solarne. Właśnie ten gościu, z którym rozmawialiśmy na wsi, to on trochę bardziej rozgarnięty i on jeździł do innych krajów trochę zarobić pieniądze. On nam mówił, że był trochę w Gambii i w Nigerii. Banany są. Gdzie? Chyba. Albo ona ma na tacy swoje, albo ma ten, tam miała. Jeszcze wejdziemy w inną ulicę. Dobra. Jedzie pan co? Nie, jedź. Poczekaj, bo mówiłam o tym panu. Więc on powiedział, że on ma panel słoneczny, ale zepsuł mu się kabel i po prostu pytał się nas, czy nie mamy kabla i my mu żeśmy dali taki zapasowy kabel do telefonu, jak się cieszył. No ciężkie tu życie mają, ciężkie. No jak mówię, ktoś jest bogaty, no to sobie kupi panel słoneczny, ma prąd, a jak ktoś bogaty nie jest, to nie ma nic. A, poczekaj, ale tutaj on coś ma. Po lewej stronie, co to jest? Jakieś coś tu pieczone takie. O, kurczak jest! Ty, kurczaka! Ja nie mogę, kurczak pieczony! Ty, ale radość! Zobaczcie, tam gościu piecze kurczaki. No i z tego co widzę, te kurczaki są surowe, tylko przyprawione i on na miejscu tam upiecze. W tym piecu, który tam ma. Dwa. Niedźwiedź od razu bierze dwa. No $21, czyli taniej niż Świnoujście. $100,000 za 2, czyli. 100 tysięcy za 2, no to dobra, to teraz usiądź, bo teraz jak ty wsiadałeś, a ja jeszcze chciałam tam zrobić zdjęcie, to wyobraź sobie, że ten chłopak, oni się tak cieszyli, jeden drugiego klepali i ten, który sprzedaje kurczaki, dał temu kurwa pieniądz jakoś, jakąś banknot. Czyli znaczy, że nas opierdolili. Że opierdolili nas, nie? Że kurwa zawyżył, a że ten pomagał tłumaczyć i to wiesz, no, że dzięki, no, za taką cenę. 100 tysięcy to jest $20 za 2. No dobra. Dobra, nastaw jak to nastaw. Tak jak mówisz, taniej niż w Świnoujściu.
pokażę, gdzie wylądowaliśmy. Jechaliśmy, przyjechaliśmy tutaj o 9 wieczorem. Masakra, strasznie nie lubimy jechać tak późno już, bo jest ciemno i jesteśmy zmęczeni. No ale trudno, nie było wyjścia, nie było nawet gdzie po drodze się zatrzymać, nawet żeśmy się już szukali, rozglądali, że jak tu nie dojedziemy, to okej. A chcieliśmy dojechać, jak widzicie, jesteśmy tutaj na takim kampingu. I jak widzicie, jesteśmy sami. Już tutaj przejdę dookoła, żeby pokazać. Taki duży placyk, tam trochę dalej rośnie drzew, tam gdzie jeszcze te drzewka, to jest ten kamping. I tam są jeszcze inne budynki, tutaj zbiornik z wodą, gdzie my stoimy. Jest też mały basen, taki mały, trochę śmieszny, bo w sumie, wiecie, mogę tam co najwyżej 3 razy machnąć ręką i to jak nie odbijam się od ściany, ale nie szkodzi, no, trochę wody jest. A tutaj, dokładnie przede mną, tam gdzie też widać drzewa, to właśnie zaczyna się ocean. Idziemy teraz z piesiami na spacer i rozejrzymy się. Kamping nazywa się Tombolia Village. Tombolia. Tombolia to właśnie nazwa tej wioski, tak? I tak nazywa się ten kamping. Przeczytałam, że fajny jest, więc tutaj po prostu zdecydowaliśmy się przyjechać i żeby było śmieszniej, to właśnie w opisie było, jak ktoś przyjedzie tą drogą, ojej, jedzie motor. Dobra, możemy iść. Pójdziemy, tutaj jest jakaś ścieżka. No tak, zobaczcie, jak sobie ładnie chodzi na smyczy. Dobra, chodź Bela, idziemy. Jak ktoś ogląda nas dłużej, to wie, że my nigdy na kempingach nie śpimy. I tak naprawdę rzecz biorąc, to jest drugi kamping, na którym śpimy. Dopiero drugi raz śpimy na kempingu. Dlatego, że no, zawsze jakoś znajdujemy te miejscówki do spania na dziko. A wtedy spaliśmy na kempingu, to było w Turcji, koło Pamukkale. Dosłownie w Pamukkale, bo tam akurat Bela zwichnęła sobie nogę i nie mogła chodzić. I musieliśmy 3 dni, po prostu dostała taki opatrunek z usztywnieniem i 3 dni musieliśmy gdzieś tam przysiąść. No i tak już na otarcie łez, zaraz na wprost Pamukkale, tam jest taki fajny kamping z basenem. I też był cały pusty i ten basen i tam chciał chyba 300, nie pamiętam, tak mi się wydaje, że 300 chciał za noc, a niedźwiedź poszedł z nim pogadać i unegocjował 300 za 3 dni i żeśmy stwierdzili, że dobra, tam damy te pieniądze, bo będzie przynajmniej po prostu tam ja będę mogła popływać, a no ten pies będzie miał tą trawkę i będzie mógł sobie po prostu tam pochodzić i jakoś tam wydobrzeje. No i faktycznie tak było i bardzo fajnie, żeśmy tak zrobili. I teraz tak samo po prostu zdecydowaliśmy się na kamping, dlatego że po prostu byliśmy bardzo zmęczeni i potrzebowaliśmy trochę spokoju, nie? To, co spaliśmy ostatnio na 2 wioskach, było fajne, ale mówiłam wam o tym braku prywatności, nie? No to tutaj trudno też o prywatność na kempingu, ale jakby jak jesteśmy sami, a spodziewaliśmy się, że tłumów nie będzie i jakby ten komfort, że mi nikt do samochodu nie będzie zaglądał, że po prostu mogę nawet zostawić samochód, można właśnie tak jak teraz, mogę iść na spacer i nie muszę się martwić, oboje możemy iść, teraz niedźwiedź oczywiście jeszcze śpi, ale potem sobie pójdziemy oboje na spacer, tutaj właśnie obok jest niedaleko wioska, ja tutaj zaraz popatrzę właśnie, spojrzę najpierw na ocean i tam zobaczymy, nie wiem dokładnie jak daleko jest do tej wioski, bo już nie pamiętam jak żeśmy jechali, jakoś blisko było, ale zaraz zobaczymy. No i jest, widać już, o, no fajnie się zapowiada, zaraz zobaczymy bliżej jaka plaża jest, wow. No już z daleka widzę, że woda no niestety nie jest super czysta. Dużo piasku w tej wodzie i przypuszczam też, że innych zanieczyszczeń niestety. No i trochę śmieci, nie? Ale naprawdę fajna plaża. Odpływ jest. Widzę, że tutaj ta woda sięga dalej.
jest odpływ i ciągnie się ta plaża w dwie strony. Tam biegnie jakiś facet, nie będę nagrywać. Pójdę w tą stronę, zobaczę. No, tak jak w poprzednich miejscach, jest trochę śmieci, takich widać wyrzucanych przez ocean. Na linii właśnie tu, gdzie fale docierają, jest najwięcej. Po prostu jakby po śmieciach można powiedzieć, dokąd woda dochodzi. Tam za chwilę Wam pokażę, trochę więcej widzę, już tam dalej jest. No szkoda, taka piękna plaża by była. Jak widzicie, tutaj jest o wiele bardziej bogata roślinność, tam gdzie nie wykarczowali. I też po drodze żeśmy jechali i przepiękny burz, ale niestety w bardzo niewielu miejscach, bo w większości jest wykarczowane. No szkoda, szkoda. O, dzieciom się zebrało na zabawę i dzieci, chodź no tutaj, Tobi, cały się poplątałeś. Pokaż się. No, dzień dobry. No, śliczny jestem. Jest śliczny, kochany, bardzo grzeczny. Pokaż, o, już, okej, okay, dobra, idziemy. Chodźcie. Bardzo jest Tobi grzeczny, naprawdę. Powiem Wam, że przy Tobim widzimy, jak Bela jest niegrzeczna. Jak często nie słucha i nie chce przychodzić. On to naprawdę taki fajny jest. No i popatrzcie, właśnie tutaj trochę więcej tych śmieci, jak mówiłam. Dokładnie na tej linii, dokąd dochodzi woda, nie? Głównie plastik, jakaś butelka po jakimś lekarstwie, jakieś inne różne rzeczy. Ciekawe, jak to wygląda wszystko, jak woda zaleje, bo tutaj są takie ładne skałki, ale to wszystko przykryje potem woda. A tam jeszcze trochę dalej. Piękna, bujna roślinność. Podejdę tam bliżej. Wow! Ale ładny las palmowy. Po prostu. Piękne palmy. I naprawdę jest zielono. Bo tam, jak żeśmy przedtem byli w poprzednich krajach, w Senegalu, gdzie już tam był na przykład, były palmy, ale te palmy takie suche były, wiecie? A tutaj na przykład jest takie zielono, taka ta zieleń jest taka żywa, nie? Fajnie. No, ale niestety chyba się zbliżam do osady ludzkiej, bo jest coraz więcej śmieci. No, szkoda. Kawałek plaży bez śmieci. Bezcenny. No. Dobra, chodźcie dzieci, idziemy. Muszę Wam powiedzieć, że trzymam je na smyczy, bo dlatego, że tutaj na tej plaży właśnie, jak są te śmieci, przepraszam, zachrypam, jak są te śmieci, to Tobi, on ma jeszcze ciągle ten instynkt, wiecie, szukania jedzenia, nie? Zresztą Bela też wiecznie coś wyżera w krzakach. I tak na smyczy to mam kontrolę i mogę odciągnąć, żeby czegoś nie zeżar. Tam przed chwilą były jakieś tam, nie wiem, części jakiejś ryby, coś nie wiadomo co, zgniłe. Tak więc dla ich bezpieczeństwa lepiej, jak są na smyczy. A też właśnie chcemy przyzwyczaić Tobiego do chodzenia na smyczy, że jak trzeba będzie już, będziemy w mieście gdzieś, może nawet chwilę mieszkać. Na pewno wrócimy do Polski, chwilę będziemy w Polsce tak organizacyjnie i będziemy mieszkać w mieszkaniu, tak więc musi być cywilizowany pies, musi sobie dawać radę, żeby po prostu można było z nim w mieście wytrzymać. No ale grzeczny jest i widzimy, że już nie będzie problemu. Dobrze, tutaj piękny kolejny taki zagajnik, doszłam do takiego zagajnika palmowego. No przepięknie po prostu. Wow. Aż tak, i patrzcie, jak tam ciemno w środku, nie? Jaki cień robią. I ja nie rozumiem, czemu ludzie karczują wszystko. Czy nie lepiej by było tak w cieniu mieszkać tutaj przy takim upale? Żeby po prostu i coś urośnie, banany se możesz nasadzić, by mieli co jeść. A nie tylko ten ryż jedzą. No nie wiem, nie rozumiem ludzi. Właśnie wyleciał sęp, taki olbrzymi sęp z tych palm. Wow. Super te palmy są. Nie? Ale niestety
Chyba się zbliżam do tego miasteczka, tej wioski rybackiej. Bo zobaczcie, ile tutaj jest śmieci. Po prostu jakaś masakra. Patrzcie normalnie. I powiedzcie mi, jak tak można żyć? Jak można po prostu koło tego codziennie chodzić? Tam widzę, jest dużo więcej ludzi. Tam już jakaś kobieta sobie idzie. Tam sieci przygotowują. Tam zaraz może... O Jezu, ile tam jest śmieci. Ty i sępy tam są właśnie. No podejdę może, zobaczę, czy mi się na pewno te sępy od... Ale tam jest dużo sępów. Ale na pewno odfruną, jak ja podejdę. Jezu, ale szok po prostu. Ale wiecie, my tutaj jak żeśmy jechali całą tą drogę przez Gwineę, jesteśmy 3-4 dni w Gwinei i nie widzieliśmy jednego śmietnika, nie? A facet nam powiedział, że w Gwinei dobrze się mieszka, bo nie płaci się podatków. No tak, nie płacisz podatków, ale za to nie masz dróg i nie masz śmietników, nie? Bo nikt nie wywozi śmieci. Tak więc z jednej strony, co ludzie mają zrobić z tymi wszystkimi śmieciami? Dobra, jestem na śmietnisku, na plaży i sępy. Widzicie? Ja. No z jednej strony fajnie tak sępy sobie pooglądać w naturze, ale... Ale tak, o Jezu, jaki tu fajny mały piesek leży. Więc tu jest wysypisko, a tutaj taki malutki psiurek. O Jezu, taki fajny. Chodźcie, zobaczymy na niego. No dzień dobry. Dzień dobry. Boże, tutaj takich tobiaszków to by można było mieć, że ojeny. No. Tak. O, a tutaj, przepraszam, z tyłu nie zauważyłam. Mamy jeszcze dwa, też takie młode. No. Tak. Ładne szczeniaki. Pokaż się, ty drugi. No, o tak. Te troszkę większe są. Trochę większe, tak. A tutaj taki maluszek. O. No, śliczne. Śliczne pieski. Bo ktoś nie miał pieska, to można przyjeżdżać. Do wyboru, do koloru. Popatrzcie, jak tutaj pięknie tak naprawdę, z daleka, tam gdzie śmieci nie widać. Ja zaraz zrobię kilka zdjęć. I niech was właśnie nie zmylą zdjęcia z internetu. Bo można tu piękne zdjęcia zrobić. Ale rzeczywistość, no, jest niestety trochę bardziej szara. Dzisiaj taki dzień gospodarczy i znowu robimy pranie, bo jeszcze jedną rzecz, którą nie mamy wypraną, to pościel. Już dawno nie była prana, ale nie o tym chciałam powiedzieć, tylko o tym patencie właśnie. To jest taki worek żeglarski, który oczywiście jest wodoodporny, z takiej właśnie takiej jakby plastiku, który właśnie używamy po to, żeby robić pranie, nanieść wody nieraz lub takie inne rzeczy, więc polecam, bo potem to się zwija w taki rulonik i go po prostu nie ma. A jak widzicie, no to takie spore wiadro jest, nie? Jak kiedyś będziecie kupować taki baniaczek z wodą, z kranikiem, to zwróćcie uwagę, żeby tutaj było takie duże, nie? Przedtem mieliśmy taki większy, można było włożyć rękę do środka i wyczyścić, bo widzicie, tam na dole, o, zobaczcie, jaka kolonia po prostu, tam sobie żyje swoim życiem ten baniaczek. My tu teraz nalejemy trochę octu.
On to sobie postoi i to wszystko puści, wiecie, ale jednak tam trzeba, ja nie wiem, jak my to zrobimy, ale jakoś będziemy teraz kombinować właśnie, jak to zrobić, żeby to potem też trzeba mechanicznie, to nie wystarczy tylko wlać. No zobaczymy. I co, puszcza? No już puszcza. Ten poprzedni, który żeśmy mieli, to po prostu można było włożyć rękę do środka, nie? Bo była taka duża dziura i po prostu gąbką fajnie wszystko wyszurać, nie? To takie rzeczy, co nie wiem, nie pomyślą po prostu ci, co produkują. Ale mój pomysłowy Dobromir znajdzie sposób na wszystko. Tylko wiesz co, ja myślę, że tu, ten, to trzeba. O, to wiesz co, to w drugą stronę weź to zrób. A tutaj od razu powiem, że używamy takiego druty, który mamy, jednego z drutów, które są do okien w namiocie. Na końcu jest tak lekko wygięty. O, teraz będzie super, widzisz. O, to. Pokaż, ja zobaczę, czy tam trochę coś... Puszcza, no dobra, pusz, dawaj. Ale się ładnie umył. Zobacz po prostu. Wow. Już pokazuję. Uwaga. O, proszę, żebym nie była gołosłowna. Pięknie. W środku nie ma. Wszystko na jasno. I tu zaraz jeszcze popłuczemy, bo tam wiadomo, jakieś tam zostały. Widać? O, biały? No. Popłuczemy, będzie czyściutki. Super. No, pięknie. Wyczyściłam też ten kranik. Trzeba tylko popłukać. Super. Jedno z zadań dla mnie to pozgrywać sobie materiały. Jeszcze miałam takie zaległe materiały na dronie. I wiecie, w tamtych poprzednich miejscach to po prostu, no nie chciałam tego cyrku rozkładać, albo nie mogłam, bo się bałam, że ktoś ukradnie, albo może nas napaść potem, albo nawet jak wiedziałam, że nas nie ukradną, bo są dobrzy ludzie, tacy, no wyglądali na dobrych, to wiecie, ja nie chcę, żeby oni wiedzieli, że ja to wszystko mam, nie, bo popatrzcie, tego jest, wiecie, tych dysków twardych, oni nawet by nie wiedzieli, co to jest, nie, ale kurczę, przyda się, nie, wezmą, bo może się przyda, nie, albo tak jak mówię, nie chcę, żeby komuś było przykro, tak samo właśnie z telefonem, nie, ja mam dwa takie telefony, i jeden właśnie jest taki starszy, i tutaj właśnie jakieś ma porysowaną, wiecie, widzicie szybkę, to wszystko tam już jakieś pobite, jakiś tam stary, już bardziej wysłużony ten, to opakowanie, nie? I to tak zostawiam właśnie, bo sobie myślę, właśnie nie chcę, żeby to było widać, chociaż widać, bo po kamerach widać, że to jest, kurczę, dobry sprzęt, nie? I no to takie dylematy, no może nie powinnam mieć takie dylematy, ale ja taką jestem osobą wrażliwą i po prostu mi jest przykro, że komuś będzie przykro, nie? Nie samą pracą człowiek żyje. Idziemy trochę luksusu zażyć. Słuchajcie. O, tutaj takie młode są nasadzone kwiatki. I tam młode palmy. O, pokażę wam z tej strony, jak tu wygląda. Widzicie? Jak urosną te palmy, to będzie bardzo sympatycznie. A my tam. Widzicie?
po prawej, koło zbiornika na wodę. Dobra, chodźcie, idziemy. Słuchajcie, bo na tym tutaj kampingu, na którym właśnie, jak mówiłam, jesteśmy sami, więc mamy na własną wyłączność, jest taki mały basen. Mały, ale ile radości. Tutaj jest ich miejscowy piesek, która zawsze wita ich takim grymasem, ale generalnie nie sprawia problemów, dlatego my trzymamy nasze na smyczy, bo tu są też kurczaki mają, żeby Bela to zaraz by jakiegoś upolowała. Już pokazuję, jaki basen, no. Ojejku, poczekaj, no nie denerwuj się. Tato by mogła być matką Tobiego dosłownie. O, proszę bardzo, piękny. Wiecie co? Teraz idę na drugą skałę. Ja wyszłam na tamtą skałę i normalnie jak przestałam nakręcać, to popatrzyłam pod nogi, a tam pełno kup było i to wiecie, bynajmniej to nie były psie kupy. No, znaczy niektóre to były psie kupy, ale większość niestety nie. Tak więc jak widać tu miejscowi mają wychodek. Musiałam więc się stamtąd ewakuować szybko, bo głupia sytuacja, bo ludzie tam trochę chodzą. No. Takie realia właśnie. Jak ktoś był w Indiach, to też może doświadczyć takich różnych dziwnych dla nas nieprzyjemnych sytuacji, a dla nich to po prostu jest ludzka sprawa i gdzieś muszą te rzeczy robić. Tam pan się myje, pani się myją, to też nie będę w tamtą stronę nagrywać. Ale ładne te skałki, nie? Prawda? Odeszliśmy już teraz kawałek. Tutaj skały wydają się nieco czystsze. Ale wiecie co, tak sobie myślę, no to jest praktyczne, nie? Oni tam narobią na tych skałkach, nie? Przyjdzie woda, wszystko zabierze, wyczyści, jest w miarę czysto, nie? Jakby ci wszyscy ludzie szli w te drzewka non-stop, no to wiecie, jakby tu wyglądało przy tej ilości ludzi. No ale lepiej nie kąpać się, nie? Nie proponuję. Ja wam powiem, że my mieliśmy taką też przygodę w Turcji, gdzie właśnie kąpaliśmy się w rzece. No, woda była idealnie czysta. To było... jak się tam nazywało to miejsce? A, jak sobie przypomnę, to dodam albo napiszę może napis. I powiem wam szczerze, że po prostu piękna była woda. I ludzie się w tej rzece kąpali, miejscowi, nie? No to my też żeśmy wskoczyli do tej wody, tam 3 dni żeśmy siedzieli, pięknie było. I po prostu na ostatni dzień taka nas chwyciła jelitówka, że po prostu w życiu żeśmy się tak nie umęczyli. Poczekajcie, bo tutaj się zaplątałam. W życiu tak żeśmy się nie umęczyli. I muszę wam powiedzieć, że potem właśnie poczytałam i faktycznie... że ktoś tam napisał, właśnie jakiś jeden z blogerów, żeby w żadnym wypadku nie kąpać się w tej rzece, bo tam po tej rzece pływały takie stateczki. O, Halfeti, przypomniało mi się, jak się to nazywa. Halfeti. Tak, ktoś może sobie poglądać ten odcinek, zobaczyć, jak tam pięknie było. I właśnie potem już długo potem, jak tam byliśmy, to przeczytałam, że ktoś napisał właśnie, że w Halfeti, żeby tam w żadnym wypadku nie kąpać się w wodzie, bo wszystkie te stateczki, które tam pływają, no to one wszystkie mają toalety dla turystów, no ale wszystko, co z tych toalet, to po prostu trafia, no, do tej rzeki, nie? I wiecie, miejscowi mogą być... Jezu, Tobi, nie żryj tego! Przepraszam, ale właśnie dlatego go trzymam na smyczy. I oczywiście, co to było? No, zgadnijcie, co to było, co on tam jadł. Na k. Straszne rzeczy. Wiecie, szczeniaki to mają to, że lubią kupy jeść, nie? I powiem wam właśnie, odwracam się, bo tam już idą jacyś miejscowi. No, nie będę ich podglądać, może idą to toalety. I właśnie może być tak, że miejscowi właśnie wchodzą do tej wody, jak widziałam już parę osób, że się kąpie. Myją się po prostu rano, oni nie pływają, tylko myją się. Natomiast oni mogą być do tych bakterii
po prostu przyzwyczajeni, nie? A nasze organizmy nie są przyzwyczajone i po prostu tak nas przetrzepało, że ja w życiu... Ja myślałam, że ja po prostu normalnie... Nie, to się nie da opisać normalnie. Oboje. I długo nas trzymało. W końcu musieliśmy po prostu... I nawet miałam jakieś leki takie przeciwbiegunkowe nasze. I powiem wam, że nic w ogóle po prostu nie odpuszczało. I musiałam iść do apteki i kupiłam tam... wiecie, miejscowe, na miejscu, nie? Tamte ich lekarstwa i wtedy jak ręką odjął, no. No więc to też taka fajna informacja z lekami, bo często właśnie wyjeżdżając za granicę nam się wydaje, że musimy się przygotować, żeby właśnie wziąć leki i tak dalej. Niekoniecznie, tak naprawdę trzeba wziąć pieniądze. Apteki są wszędzie i te lekarstwa na miejscu leczą te choroby, które na miejscu są. Więc można mieć coś pod ręką, ale jakieś tam, wiecie, coś przeciwbólowe, coś tam, żeby szybko zareagować, ale za dużo to nie ma co. Ja zdecydowanie wzięłam za dużo, niepotrzebnie zupełnie. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.